Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i padając przed nim na kolana powiedział: Panie, zlituj się nad moim synem, bo jest chory na padaczkę i bardzo cierpi. Często wpada w ogień, często do wody. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Jezus rzekł na to: O plemię niewierne i przewrotne, dokąd jeszcze mam być z wami? Jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus skarcił go i demon wyszedł z niego. Od tej pory ów chłopiec był zdrowy. Podeszli potem na osobności uczniowie do Jezusa i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go usunąć? On im odpowiedział: Z powodu niedostatku waszej wiary. Zapewniam was, jeśli będziecie mieć wiarę, choćby taką jak ziarnko gorczycy, to powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam i przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Może najpierw wyjaśnijmy sobie, bo to jest bardzo ważne, myślę, dla właściwego zrozumienia tej Ewangelii. Kto to jest to plemię niewierne i przewrotne, którego już Panu Jezusowi jest trudno znosić? Otóż kiedyś, jak czytałem ten tekst, to myślałem, że to chodzi o tych jego apostołów, którzy... Okazało się, że mieli niedostateczną wiarę, żeby uzdrowić, uwolnić od złego ducha, mówiąc dokładniej, tego chłopca. Natomiast kiedyś, jak się bardziej uważnie wczytałem w tę Ewangelię, no to przekonałem się, że wcale tak nie musi być. Wręcz przeciwnie, że jakby nic w tym tekście nie wskazuje na to, że tak to należy rozumieć, bo Pan Jezus, mówiąc te słowa o plemię niewierne i przewrotne, dokąd mam być z wami, mówi je do tych ludzi, do tego człowieka, który przyszedł do Pana Jezusa, prosząc go o uzdrowienie syna, o wypędzenie złego ducha z jego syna. Pan Jezus tego nie mówi do apostołów. Być może oni to słyszeli, ale ewidentnie z tekstu Ewangelii wynika, że on to mówi do tego człowieka. I ponieważ wprawdzie jest powiedziane, że ten chory cierpiał na padaczkę, ale wyraźnie jest też powiedziane, że ta choroba miała podłoże takie, jak to mówimy, demoniczne. No każda choroba jakoś tam pochodzi od złego ducha, ale tutaj szczególnie chodziło po prostu o opętanie. Tak zresztą jest też powiedziane w komentarzu do tej Ewangelii, który mam tutaj przed sobą. Z tego wiersza 18 wynika, że w rzeczywistości młodzieniec ten był opętany przez złego ducha. Chociaż znamiona jakby tego opętania przypominały epilepsję, czyli po prostu chorobę. No i teraz myślę, że Pan Jezus, mówiąc to, nawiązywał do czegoś, co się wydarzyło w życiu tej rodziny, tego ojca, tego chłopca i w życiu samego chłopca, że doszło do tego, do czego doszło. Może właśnie oni gdzieś utracili swoją wiarę, odeszli od Boga prawdziwego, od Boga Jahwe, no i zaczęli gdzieś tam rodzinnie, że tak powiem, ubijać jakieś interesy ze złym duchem. Nie? Zaczęli wchodzili po prostu z nim w jakieś konszachty. No i efekt był taki, jaki był. I to raczej do tego Pan Jezus nawiązuje. To raczej o tym mówi, nie? Że w związku z tym są oni plemieniem niewiernym i przewrotnym. No, ale oczywiście Pan Jezus nie jest na to obojętny, uzdrawia tego chłopca.
Natomiast potem dopiero przychodzą jego uczniowie i pytają, dlaczego my nie mogliśmy usunąć tego złego ducha. Jezus mówi, z powodu niedostatku waszej wiary. W innych tłumaczeniach jest powiedziane z powodu małej wiary, ale chyba bardziej wierne jest właśnie to tłumaczenie z powodu niedostatku waszej wiary. I teraz następują słowa Pana Jezusa, bardzo takie zaskakujące, godne też pewnej refleksji, trudne po prostu do zrozumienia tak łatwo. Bo Pan Jezus mówi, wasza wiara jest niedostateczna, ale potem mówi, że wystarczy, żeby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy. Czyli ona nie musi być wielka. Pamiętamy, co to jest ziarno gorczycy. Niedawno była przypowieść, rozważaliśmy słowa Pana Jezusa o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy. Nie? I wtedy mówiłem właśnie, że jest to ziarenko mniejsze nawet od ziarna maku. Ziarenko tej gorczycy, o której mówi Pan Jezus. Ale że z niego szybko wyrasta bardzo okazałe drzewo. Czyli jakby sednem tej wielkiej wiary, istotą wielkiej wiary, czy wielkość wiary, nie polega na tym, że ona jest jakaś już dojrzała, że jest jakaś, no właśnie, jak to mówimy, też mocna. Tu bardziej chodzi o naturę tej wiary. Że nasza wiara jest niedostateczna wtedy, kiedy, ja to tak rozumiem, te słowa Pana Jezusa, że nasza wiara jest niedostateczna, zbyt mała, wtedy, kiedy nie jest właściwa natura tej wiary. I nie wiem, czy mam rację, to jest tylko mój domysł, nie? Ale trochę bym podejrzewał, że błąd apostołów, przez który oni nie mogli uzdrowić tego chłopca, nie polegał na tym, że oni nie mieli silnej wiary, że to jest możliwe. Tylko raczej to polegało na tym, że oni chcieli to zrobić jakby we własne imię. Oni chcieli wypędzić tego złego ducha. Oni, tak jakby swoją własną mocą. Tymczasem nasza wiara, która właśnie, jak to też Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii, góry przenosi, to jest tak naprawdę wiara Jezusa. To ziarno gorczycy to jest wiara Jezusa, bo to jest Królestwo Boże. Czym jest Królestwo Boże? Chrystus jest przede wszystkim Królestwem Bożym. On jest Jego uosobieniem. I chodziło o to, że oni powinni oprzeć się w tej walce ze złym duchem, w tym pragnieniu wypędzenia złego ducha, powinni oprzeć się na Chrystusie. Przywołać Go choćby właśnie duchowo. A być może oni tego nie uczynili. Może źle zrozumieli te słowa Pana Jezusa o tym, że On im udziela władzy odpuszczania, wypędzania złych duchów. I może to, co się teraz wydarzyło, czy mówi dzisiejsza Ewangelia, jest wynikiem błędnego rozumienia tych słów. Czyli, że Pan Jezus nam dał władzę, czyli my swoją mocą możemy to zrobić. Nie. To już kiedyś mówiłem, że żaden egzorcysta nie wypędza złych duchów. Nie ma czegoś takiego. Nie? Rolą egzorcystów nie jest wypędzać złe duchy. Rolą egzorcystów jest przywoływać Chrystusa. Tak. Przywoływać Chrystusa w obliczu opętania, w obliczu zła w ogóle. To jest zresztą rola każdego chrześcijanina. Teraz jak to mówię, to sobie uświadamiam, ile mi w tym względzie brakuje. Tego, żebym przywoływał Chrystusa, nie? Jak staję na przykład do mówienia o Panu Jezusie, do choćby komentowania Ewangelii na YouTubie, to jak ważne jest to, żebym pamiętał, bo
teraz sobie uświadamiam, że czasami trochę mi się to, niby to pamiętam, ale nie wystarczająco dobrze, nie zawsze. Pamiętam, że to Chrystus ma mówić. On ma działać przeze mnie, On ma przeze mnie mówić, nie? Że to nie ja mam mówić. Ja mam się Jemu oddać, ja mam Jego przywołać, nie? I powiedzieć: Panie, mów. Ty mów. Ja Ci oddaję moje usta, oddaję Ci też mój umysł, moje serce. Działaj w moim umyśle, działaj w moim sercu. I to jest właśnie ta wystarczająca wiara. Wiara, która polega na tym, co też niedawno mówiłem, że działaj tak, jakby powodzenie wszystkich Twoich wysiłków, starań, działań zależało od Boga. Nie od Ciebie. Tak, bo to On ma być sprawcą wszelkich naszych dobrych czynów. On ma być autorem naszych budujących słów. On ma być autorem, nie ja. Oczywiście nie ma nic złego, że to się przypisuje konkretnemu człowiekowi, ale bardziej w takim znaczeniu powinniśmy przypisywać, że na przykład w moim odczuciu Pan Jezus przez tego człowieka powiedział mi to czy tam. Ja znam, teraz mi się też przypomina mnóstwo takich ludzi, których spotkałem na mojej drodze i co do których mogę powiedzieć śmiało, że przez nich Pan Jezus do mnie mówił. Czyli, że oni się jakoś oddali Chrystusowi. I to jest ta wiara, która jest ziarnem gorczycy. To jest ta wielka wiara, która w cudzysłowie oczywiście góry przenosi. Czy Bóg nie ma mocy przenosić gór? Oczywiście, że ma moc taką. Ale żaden człowiek nie ma takiej mocy. Nie ma człowieka, który ma taką moc. Zresztą po co człowiekowi taka moc? Ojej, nie daj Boże, żebyśmy w ogóle mieli taką moc. My jesteśmy, tak oczywiście powiem w dużym cudzysłowie, za głupi. Żeby mieć taką moc, to niektórzy próbują, niektórzy tak myślą, że wyobrażają sobie, że oni mają moc, nie wiem, zmienić cały świat, wprowadzić jakiś swój porządek na cały świat. No i wtedy organizują jakieś armię ludzi, nie? Nastawiają jednych ludzi przeciwko drugim, no i próbują te, w cudzysłowie, góry przenosić. Nie? Ale efekty są często opłakane. Nie, to właśnie wiara to jest oddanie siebie Chrystusowi, zawierzenie. Panie, Ty działaj. Działaj we mnie, działaj przeze mnie, ja się Tobie oddaję, ja się Tobie powierzam. I myślę po prostu, że tego apostołom, tym uczniom zabrakło, tym uczniom, którzy nie byli w stanie wypędzić złego ducha z tego biednego chłopca. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.